że urodziłam się na malarkę i to jest bardzo dobrze, bo mogłam właśnie dużo zrealizować z tych wrodzonych jakichś zdolności i zainteresowań. Natomiast na drugi raz, gdybym żyła, to raczej bym wolała w kręgu muzyki. Albo odtwarzać, albo komponować. Bo nawet miałam taki fragment mego życia, że pisałam na pięciolinie takie utwory, które można wykonywać. Ku Nowej Hucie zgromadziłam większość tych prac, które dotyczyły ezoteryzmu. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób to obejrzało, bo to jest taki temat mało poruszany w polskiej sztuce. Kilka moich prac to są prace na jedwabiu malowane akwarelą. To są aury, czyli promieniowanie człowieka. Każdy ma zresztą zupełnie inne, kolorowe. Poza tym pokazałam dosyć dużo takich obrazów, które pokazują opiekunów. Anioł stróż, coś takiego, prawda, ta wyższa inteligencja, która towarzyszy człowiekowi. Obrazy działają na podświadomość. Wystarczy, że się ogląda i że te energie, one przenikają człowieka, bo człowiek to wchłania, także wychodzi po wystawie i jest w jakiś sposób bliższy mi i bliższy jest inspiracją mojej sztuki. Przez to, że maluję, to jednocześnie rozszerzam bardzo zakres i mojej wrażliwości, i mojej wiedzy o świecie. Przy malowaniu pewne rzeczy mi się wyjaśniają, szczególnie właśnie w tych wszystkich symbolicznych pracach. Przeważnie rozważałam jakieś egzystencjalne problemy i przez nasuwające mi się znaki symboliczne ja zrozumiałam i wiedziałam, jaka jest odpowiedź na to. Coraz więcej was przychodzi? Coraz więcej. Coraz więcej? Te wam krewetki gdzie położysz? Bardzo dziękuję. Może pan położy na prasie tam. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Będziecie zaraz się zasładzać. Lubię kontakty z ludźmi. Zrobiłam jeden dzień w tygodniu taki otwarty, we wtorki po południu. Przychodzą do mnie osoby na ogół młode. Ja uważam, że w ogóle powinno być dużo tych zetknięć pomiędzy pokoleniami. To jest ważne. Każde pokolenie jest inne, ale jednocześnie powinno się interesować starszym, a starszym młodszym. W moim okresie to w takiej przerwie po południu, między rysunkiem wieczornym a południowym, powiedzmy, zajęciem, to myśmy malowali siebie, portrety. Zawsze ktoś pozował. Ja byłam ciągnięta do starszych kolegów, zresztą wtedy było, to mówiłam już kiedyś, że zupełnie się zmieniło, dlatego że przed wojną to tak, ktoś się dostał po maturze od razu, tak jak ja, a miałam kolegów, którzy mieli nawet około 40. Bo zbierali długi czas pieniądze. O czym rozmawiamy? A, ale no pytają mnie bardzo często o jakieś te właśnie zainteresowania moje takie ezoteryczne. Oczywiście o sztuce, no bo wiadomo. Do mnie na ogół przychodzą albo artyści, albo buddyści. 4 lata pracowałem, nie? Żeby tu przyjechać. Nie? A co pan robił? No, prowadziłem skup złomu. Tak? I co się opłacało? No, opłacało, skoro odłożyłem te pieniądze, żeby... Ale nie gracował pan po cmentarzach? Nie. Mnie te spotkania bardzo dużo dają, wiele radości właściwie, bo z młodzieży jak się stykam, no to jest dopływ czegoś zupełnie nowego, bo ja już jestem na tej emeryturze dosyć dawno. Mieszkamy w Nowej Hucie, mam córkę niepełnosprawną z zespołem Downa. Asia ma 21 lat, troszkę odbiega od rówieśników, ale w środku ma dużo miłości, serca i okazuje dużo radości. W szkole nauczycielka, jak się rozstawali ze szkoły podstawowej, mówiła: od ciebie się dużo nauczyłam, właśnie tej miłości, tego podejścia, tej radości życia.
No, Asia jest osobną bardzo ufną, pewne rzeczy rozumie inaczej. Tu jest tylko jeden problem na przyszłość, żeby po prostu nie doczekała tego, żeby ktoś jej nie zrobił krzywdy, bo to by było dla niej bardzo bolesne. No i boję się o jej przyszłość, jak nas zabraknie, ponieważ nie wiadomo, jak się potoczą dalsze nasze losy. W tej chwili chcemy jej stworzyć jak najlepsze warunki życia, żeby była zadowolona z tego życia, więc często ją bierzemy na jakieś wycieczki, na spacery i organizujemy jej po południu zajęcia. W tej chwili chodzi na warsztaty terapii zajęciowej. Jest bardzo zadowolona z warsztatów. Pracuje czynnie w różnych pracowniach, które tutaj są. Nie chciała być malarką wszechświata. I teraz zrobimy pętelkę. Da się radę? Nie uda mi się. Takie zajęcia bardzo jej pomagają. Nawet czuje się taka bardziej samodzielna, dorosła. I z tego się bardzo cieszy, jak coś jej się uda zrobić. Asia ma dużo marzeń, bardzo lubi tańczyć i śpiewać. Jej największym marzeniem jest spotkać się z zespołem Ira. Moim marzeniem jest poznać Artura Gadowskiego, mojego artysty. Bardzo jest fajnym artystą, umie śpiewać. I dla Artura Gadowskiego, mojego artysty, nazywam ci powiatr. Nie zabraknie mi sił, lubię patrzeć, kiedy śpisz, co się nim stanie nowy dzień. Wtedy poczuję, że świat na tobie kończy się. I powiedział, że on do mnie przyjechał.